Witajcie bracia i siostry. Witam braci i siostry wszystkich zebranych przed komputerami, telefonami. Nie będę przepraszał za potknięcia, bo one też mają swoje jakieś znaczenie. Wierzę i ufam temu. Dziękuję całemu zborowi i Bogu Najwyższemu, że mogę tu przed wami stanąć z tym, co wierzę, że Bóg włożył mi w serce i chciałbym się podzielić. Ale zanim przejdę do poselstwa, jeszcze raz pozdrowienia od pastora naszego Bartłomieja Kurlasa. Ma uraz kręgosłupa, tam trzy kręgi. Bodajże, nie jestem specjalistą, ale tam dosyć to jest poważnie, prawda, bracie Michale? I po prostu ja miałem dzielić się słowem dopiero w niedzielę, 28, ale wola Pana i wierzę, że taka była wola Ducha Świętego i Boga i naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że dzisiaj oto stoję tu przed wami. Jak do tego doszło, że tutaj jestem, pomijając to, że też to była taka decyzja, powiedzmy tutaj na ziemi naszego pastora, ale zanim, kochani, on do mnie zadzwonił i żeśmy rozmawiali, ja już rano, a to była rozmowa po południu, ja już rano czułem w sercu, że dzisiaj się podzielę. W czasie krótkiej modlitwy porannej takie miałem przekonanie, że dzisiaj będę mówił. I chciałem z tym przekonaniem zadzwonić do pastora. Mówię, nie będę wychodził przed szereg. Mówię, wszystko jest ustalone, Bóg jest Bogiem porządków. I naprawdę, mówię, Panie, jeśli jest taka wola, żebym dzisiaj mówił, to Ty to uczynisz. I oto jestem. Kazanie, poselstwo, to, co włożył mi Duch Święty w serce, czym chciałem się dzisiaj podzielić. Po modlitwie rano tak zacząłem wołać do Boga, Panie, co chcesz, żebym powiedział moim braciom, siostrom? Co chcesz, żebym powiedział Twojemu ludowi? Co chcesz, żebym powiedział tym, którzy kiedyś może odtworzą to na YouTubie, o ile to będzie poprawnie, teologicznie i po prostu pastor zadecyduje, że to będzie gdzieś udostępnione? Ale wiecie, mam tutaj taki zeszyt. Otwieram ten zeszyt i mam tutaj tak zapisane 18 sierpnia 2021, środa. I mam takie zdanie po krótkiej modlitwie o łaskę i pomoc. Jest ciąg dalszy. To są wolne takie myśli, to, co Duch Święty wtedy mi wkładał w serce, a wierzę i ufam, że Bóg chce, żebym się tym podzielił. Nie otwierajcie teraz Pisma Świętego. Ewangelia Jana 2,15. Ewangelia Marka 11. Ewangelia Łukasza 3,17. Ewangelia Mateusza 3,12. Mateusza 8,18, Łukasza 9,57, Mateusza 9,16-30, Mateusza 6,20, Marek 10,17-22, Łukasz 18:18-23 wersetu, Mateusz 10,39, Łukasz 17,33, Jan 12,25. Mateusz 22 cały, Jana 14 cały, Mateusz 10:26-33, Rzymian 8:12, Efezjan 4:20-24, Kolosan 3:10, Kolosan 3:2, 1 Koryntian 6:15-20, 1 Koryntian 3:15-19, Objawienie Jana 20:14, przepraszam, 22:14,
Mateusza 7, 18-22. I kochani, i powinienem już stąd zejść. Bo cóż lepszego mógłbym powiedzieć do was niż Słowo Boże. To są tylko wersety. Ale jak Słowo Boże mówi, całe Pismo jest pożyteczne, jest potrzebne do wychowywania, do prostowania naszych dróg. Wtedy 18 sierpnia w środę, jak się modliłem i spisywałem te słowa, miałem taki obraz. Teraz otworzę Jana 2:15 i przeczytam. I skręciwszy bicz z powrozu, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Te słowa, które wpisałem wtedy w środę, to były pod wrażeniem niedzielnego nabożeństwa i tego, co Bóg mi wkładał tak poprzez wersety i później takie obrazy widziałem. Wiecie, nasz Pan, jak wstąpił do Jerozolimy, przyjechał, weszedł do świątyni, zobaczył, co się tam dzieje. Świątynia odbudowana, bo to nie była ta zbudowana przez Salomona, ale odbudowana, i tam zobaczył po prostu wielkie jedno targowisko. Ludzi zajmującymi się swoimi sprawami. Ludźmi handlującymi, wymieniającymi pieniądze, zastanawiającymi się nad tym, co cielesne i ze świata, a nie nad tym, co Boże i duchowe. A przecież byli w domu Bożym. Dla nich to było najświętsze miejsce. Dla nich to było centrum życia religijnego i politycznego. Kochani, i widziałem taki obraz, że my, lud Boży, czasami próbujemy przyjść i oddać chwałę Panu naszemu, a jesteśmy zaprzątani głową i cieleśnie tym wszystkim, co jest tutaj na ziemi, a nie zbliżamy się do naszego Pana. W Kolosan 3:2 mamy taki werset, który mówi o tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Wtedy pamiętam sobie, tak przypominałem, i dzisiaj rano, tak siedząc nad Słowem Bożym, zastanawiałem się i widziałem po prostu czasami też siebie, że przychodząc na zgromadzenie świętych, w cudzysłowie, przychodząc pod Nowy Jeruzalem, które jest w niebie, oddać Bogu chwałę. Nie myślę o tym, co w górze, tylko moje myśli zaprzątają cały czas te cielesne, tutaj na ziemi sprawy. Czasem nam się tak zdaje, że przychodząc i oddając Bogu chwałę, albo idź za naszym Panem Jezusem, robimy coś dobrze. Robimy coś, co wydaje nam się poprawne, co wydaje się na ogół czymś pożytecznym. A jeśli byśmy pod to podłożyli Słowo Boże, okazuje się, że jesteśmy trochę w błędzie. Okazuje się, że to Słowo, proszę, te rzeczy, które robimy, to tak naprawdę to nie są rzeczy, które tak naprawdę Bóg chce w tej chwili dla nas. Próbujemy przyjść do naszego Pana na swoje pomysły. Próbujemy przyjść
do naszego Pana na swój sposób, tak jak nam jest to wygodnie. Próbujemy przyjść do naszego Pana z uwielbieniem wtedy, kiedy mamy na to czas, wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Wiecie, z tych wersetów, które wyczytałem, jakbyście pośledzili, jest tam werset, który mówi o tym, że jesteśmy świątynią Boga żywego, o ile Duch Święty mieszka w nas. Jeśli Duch mieszka Boży w nas, to co tak naprawdę powinno nas kierować do tego, żebyśmy przychodzili przed Boży tron? Czy troski tego świata? Czy to, co Duch Święty wkłada nam w serce? Jeśli Duch Święty jest w nas, jesteśmy świątynią Boga żywego, tak Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, rzeki wody żywej z nas powinny wypływać. A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i mieszka w nas Duch Boży, czy te rzeki wody żywej z nas wypływają? Czy widać owoc Ducha Świętego w naszym życiu raz i dary Ducha Świętego, którego Bóg nas obdarza? Często przychodzimy do naszego Boga z modlitwami, z prośbami, ażeby zaspokoić nasze potrzeby. Poczytamy o tym w liście do Jakuba. Prosicie, a nie otrzymujecie? Nie otrzymujecie, bo to, co chcemy otrzymać, chcemy wykorzystać na zaspokojenie swojej żądzy, swoich pożądliwości, zaspokojenia swoich doczesnych teraz potrzeb. W Mateusza 21 czytamy przypowieść o dzierżawcach winnicy. Pan zbudował winnicę, tłocznie, wszystko i dał to w dzierżawę. Później, jak czytamy, wysyłając swoje sługi, jednych pobili, jednych pozabijali. Później wysłał swojego syna, którego zabili. Przyszedł później Pan i wytracił te sługi. Ale spójrzmy na tą przypowieść z innej perspektywy. Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego poruszył nasze serca, że zwróciliśmy się do jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wierząc w to, co On czynił, iść w posłuszeństwo, przyjąć chrzest, to ja to widzę, jakbyśmy byli włączeni w winnicę. To, co Pan dla nas przygotował. Patrząc z mojej perspektywy, mojej rodziny, ja przyjechałem tutaj 3 miesiące temu. Wszystko gotowe. No remont jeszcze jest w trakcie, ale to nie patrzę. Ale jest miejsce, jest pastor, są starsi, są bracia i siostry, wszystko jest gotowe. I przychodzę, w cudzysłowie, moja rodzina do takiej winnicy. I teraz jakim ja sługą będę? Czy będę takim sługą posłusznym, który będzie słuchał sług, współsług mojego Pana, starszych, diakonów, pastora? Czy po prostu będę się wykłócał? No, nie będę się zachowywał tak, jak jest w przypowieści, że jednych pobije, drugich pozabija. Ale nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Pan nas tutaj postawił. Czy my dobrze wykonujemy swoją pracę? Czy ja dobrze wykonuję swoją pracę? Próbujemy wejść na ucztę baranka, które czytamy w Mateusza 22, na własnych zasadach, a nie na zasadach Ducha Świętego. Często wracam do Ewangelii Jana, 15 rozdziału, i nie tylko. W listach Pawłowych też o tym czytamy. Że to Bóg oczyszcza moje serce, moje pragnienia, moje myśli, a nie ja sam. To jest tak, jak dzisiaj ostatnia piosenka, którą śpiewaliśmy.
nie mocą, nie siłą własną, ale mocą Ducha Świętego. Pół biedy, jeśli mamy Ducha Świętego w sobie, wtedy mamy Jego moc i możemy działać. Ale jeśli nie mamy, to co nam pozostaje? Ewangelia na kolana i wołać do Pana. Panie, przyjdź i przemień moje serce, bo ja nie jestem w stanie go przejąć. To dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli Ewangelii. No ale my, którzy uwierzyliśmy Ewangelii, czy z nas widać te wody rzeki żywej, które z nas wypływają? Czy widać w nas tego Ducha Świętego, który przez nas działa? Jeśli nie, to są dwa wyjścia. Albo sami się oszukujemy i tego Ducha nie mamy. Albo, jak Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Ten Duch jest zasmucony. Ale czym jest zasmucony ten Duch? Grzech, pożądliwość, chciwe oko, kłótliwość. Jeśli ktoś w tym żyje dłuższy czas, to musi się nawrócić, upamiętać, na nowo narodzić. Ale jeśli komuś się zdarzyło potknąć, jeśli komuś się zdarzyło zasmucić tego Ducha Świętego, to co powinien zrobić? Mamy Słowo Boże, które jest światłem dla stóp naszych, żebyśmy się nie potknęli, które nas wychowuje i prostuje. Mamy zbór i Kościół, wspólnotę, braci, siostry, diakonów, starszych, pastora, którzy też poruszeni Duchem Świętym mogą przyjść: ej Rysie, co jest z tobą nie tak? Ej Rysie, gdzie byłeś na ostatnim nabożeństwie? Ej Rysie, czemu nie przyszedłeś na modlitwę? Ej Rysie, czemu byłeś taki smutny na uwielbieniu? Ej Rysie, gdzie jest twój Duch Święty? Bo jakiś cień ciebie tutaj przyszedł. Ale żebyśmy tu usłyszeli o naszych braci i sióstr, z naszych starszych, diakonów i tak dalej, potrzebna jest relacja z nimi. Jak Słowo Boże mówi, wspólnych spotkań nie opuszczajcie. Trudno jest, żebym ja, mieszkając w Nowej Soli czy w Grantham wcześniej w Anglii, pastor codziennie mnie widział, albo starsi, albo bracia i siostry. Przeprowadziliśmy się tutaj za łaską i błogosławieństwem Bożym. To nie ze mnie. Bo jak ze mnie, to bym w ogóle się tu nie przejmował. Się pogodziłem w Anglii. Ale czym bliżej jesteśmy naszych braci i sióstr, czym bliżej jesteśmy naszych diakonów, naszych starszych i pastorów, to powiem wam z doświadczenia, jesteśmy bezpieczniejsi. Wtedy jestem bezpieczniejszy. Bo wtedy wiem, że Bosman zauważy, że ze mną jest coś nie tak. Że Michał w końcu przyjdzie i nastawi mi tą kończynę, która nie domaga. Że kochani sąsiedzi przyjdą i mi ją napomną. A pastor będzie dzwonił, gdzie jesteś. A kolejny brat się zapyta, czemu do Zawiercia znowu nie przyjedziesz? Niedługo. Tak. Wiecie, czasami jesteśmy w wspólnocie, czasami jesteśmy pośród braci i sióstr. I czasami zdarzy nam się, zdarzy mi się, że szukamy chwały kogoś innego. Tutaj przepraszam wszystkich tych zawiedzonych, którzy chcieli oglądać pastora Bartka. Czasem szukamy chwały własnej, żebyśmy byli zauważeni, jacy to jesteśmy
święci i czyści, jakie uczynki mamy. Ale nie szukamy tej chwały Bożej. Nie zwracamy wzroku na chwałę Bożą. Wiecie, przeczytałem ten fragment z Jana, gdzie Jezus wypędził tych wszystkich przekupków i tak dalej. I na koniec czytamy, dom modlitwy to jest. My mamy w sobie Ducha Świętego. Jak Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Duch Chrystusowy jest w nas. I czy nasze ciała są domem modlitwy? Zaraz ktoś mi zarzuci, no co, 24 godziny na dobę, teraz będę klęczał, stał, nie wiem, znosił ręce. Nie, nie o to chodzi. Czy nasze wypowiadane słowa są, dają chwałę Bogu, bo przez modlitwę dajemy chwałę Bogu. Czy nasze czyny oddają chwałę Bogu? Czy nasze serce cały czas jest podpięte do Boga? Czy jak Słowo Boże mówi, rozmawiajcie ze sobą poprzez pieśni, psalmy i hymny. Czy chociaż jakiś werset w sercu twoim jest cały dzień i coś tam drąży mocą Ducha Świętego, a nie mocą własną i siłą własną? Kiedyś miałem takie zdarzenie, rozmawiałem z jedną osobą zainteresowaną bardzo filozofią. I on mi mówi, że przeczytał Biblię od dechy do dechy dwa razy. Na tamtym etapie znał ją o wiele lepiej niż ja. Znał wiele fragmentów na pamięć, więcej niż ja. Na tamtym etapie nie myliło mu się, jak mi, że Jan napisał dwa listy, a Piotr trzy. Ale on nie miał Ducha Świętego. Nie miał Ducha Świętego, który by ożywił to Słowo Boże, które było, które on czytał, które znał na pamięć i tak dalej. I on nie potrafił nim żyć. I on nie potrafił nie żyć. I czy my, kochani, potrafimy żyć Słowem Bożym? Czy to Słowo Boże, które czytamy, a ożywione Duchem Świętym, który jest w nas, a nie zasmucone, ożywia nas? Jak się narodzamy na nowo, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, przyjmujemy szatę białą. Amen? Amen. W objawienia czytamy, błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. My wiemy, że Słowo Boże to Chrystus. Jak czytałem Ewangelii Jana, i Słowo stało się ciałem. Czy my pierzemy swoje szaty w Słowie Bożym? Czy my pierzemy szaty swoje własne i krwi baranka? Czy my pierzemy też swoje szaty w zgromadzeniu świętych? Przecież to jest ciało Chrystusowe. Amen? Amen. Czy swoje szaty próbujemy prać gdzieś tam odzywających się w pomysłach starego życia? Oby nie po knajpach, o płotkach i biesiadach. Mam takie zdanie, że chcemy iść za naszym Panem, chcemy iść za Jezusem o własnych siłach. Daleko nie zajdziemy. Daleko nie zajdziemy. Próbujemy iść za Jezusem, dźwigając swój krzyż, nie wpięci w Jego jarzmo, ale wpięci w jarzmo jeszcze w pomysłach dawnego życia, w jarzmo z ludźmi ze świata,
Czasami jak przychodzę na nabożeństwo, przychodzę zawsze z bagażem. Staram się go zostawiać tam przed drzwiami wyjściowymi. Nie zawsze mi się to udaje. Staram się 5 minut przed nabożeństwem, uwielbieniem wołać do Ducha Świętego, aby poruszał moje serce, aby zabrał ten wszystki nadbagaż, który przynoszę tutaj ze świata. Staram swoje myśli i serce nakierunkować na bramę zbawienia, czyli na Chrystusa. Staram się puszczać te wszystkie walizki, które mam. Ale tak naprawdę to wtedy przychodzi Duch Święty i zabiera. Bo jak śpiewaliśmy, nie siłą i mocą własną, ale mocą Ducha Świętego to się dzieje. Gdzie chcemy przyjść i wznosić ręce w uwielbieniu do naszego Pana? A czasami się zdaje, że lud Boży trzyma w każdej dłoni po 20 kilo. Wysoko nie podniosą tych. Czasami próbuję ja przyjść i wielbić Pana i modlić się, a w sercu mam jakąś zadrę. Czasami ciężko mi jest się pogodzić z niektórymi. Czasami się godzę za sprawą Ducha Świętego, bo tak wierci i wierci, że już w końcu tak. Czasami coś w myślach jeszcze mojego zaprząta głowę, tak jak to ostatnim razem było, czy w piecu nie wygasło. Ale przecież czytamy w Ewangelii: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie im wam dane. I w piecu nie wygaśnie. A jak wygaśnie, to będzie ciepło. Czasami przychodzimy i nie wypływając nas z rzeki wody żywej, nie widzimy tego działania Ducha Świętego. A wołamy: przyjdź Duchu, przyjdź Duchu, przyjdź. I się tak zastanawiam, co jest nie tak? Czy nasze serca to takie czarne dziury, że Bóg ciągle tego Ducha Świętego musi wlewać, 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 wlewać? Ja mam takie przeświadczenie, żeby Duch Święty w nas zamieszkał w pełni, żeby On wypełniał nasze serce, musimy pewne rzeczy po prostu wyrzucić z tego serca i umysłu. I o ile to robi Duch Święty, to też musi być nasza decyzja, że tak chcę zerwać. Chcę zerwać ze złymi relacjami, chcę zerwać z grzesznym życiem, chcę zerwać z dawnym światem. Bardzo mi się podobają słowa Pawła, który pisze w liście: w momencie poznania Chrystusa wszystko uznaję za gnój i śmieć. Wszystko się nie liczy. Z mojej perspektywy to powinienem podejść, nie wiem, poprzez regulamin wojskowy do poznania Boga, bo kiedyś Go dobrze znałem, ale to jest nic. Obrządki religijne? Nic. To nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Ważny jest Duch Święty. Relacja z Nim w komorze. Ważne jest Słowo Boże, które nas oczyszcza. I ważna jest społeczność ze świętymi. I ja mogę tylko tyle powiedzieć, że z tego równania jakąkolwiek rzecz wyrzucić, Houston mamy problem. Houston mamy problem. Mój pierwszy upadek po nawróceniu, pamiętaniu, po chrzcie,
ból spowodowany brakiem społeczności. I ja nie mówię o społeczności, którą odwiedzam raz w niedzielę. O społeczności, która widzi moje życie i widzi owoce mojego życia. Mówię o społeczności, do której mogę przyjść, do której, przepraszam, może posłać mnie mój Pan i mogę dać siebie, to co mam. Nie to, co wydaje mi się, że mogę dać i powinienem dać, tylko to, co Pan uzna za stosowne, że mogę dać. Mówię o społeczności, która się razem ze mną będzie cieszyć, która razem ze mną będzie płakać. Życzę wszystkim, żeby odnaleźli taką społeczność. Jeśli nie mają, szukajcie. Szukajcie. I módlcie się, żeby Pan wam też wskazał. Czasami tam, gdzie stawia nas Bóg, w tych miejscach, nie wkładałem pełnego serca. Będę mówił o sobie, nie będę mówił, żeby kogoś nie urazić. Ale dzieje się to tylko w to wtedy, kiedy ja zasmucam Ducha Świętego. Kiedy na przykład jest uwielbienie, jeśli Pan nie oczyści mojego serca i nie wymiecie tego, co jest niepotrzebne, nie chodzi o to, żebym krzyczał jak na stadionach, ale chodzi o to, żebym serce czyste wkładał. Pomijając fakt, że kibice, ludzie na stadionach, czy żużlowych, czy piłkarskich, siatkówki, robią hałas, to czasami czuć, że wkładają w to serce czyste, pełne miłości dla swojej drużyny. A ja staję przed Panem i mówię: Panie, daj mi serce, żebym takie serce pełne miłości dla Ciebie w tym uwielbieniu wkładał i dawał. Czasami jak uwielbienie słyszę, to mam taki obraz z wojska, jak dowódca mówi: Kosiński, tak długo będziecie tupać i śpiewać, aż mnie zadowolicie. Kochani, my stajemy przed naszym Panem w uwielbieniu. Jakby ta zasada miała miejsce w Królestwie Bożym, długo byśmy stali. Długo tupali i śpiewali, aż się naszemu Panu to spodoba. Czasami miałem o tym nie mówić. Nie, najwyżej wyrzucą mnie. Kani, do boju. Wiecie, jak czytamy w Hebrajczykach, my podchodzimy pod tron łaski, Króla Królów, Pan Panów, jedyny Bóg. I czasami naprawdę mam takie wrażenie, że jakbyśmy stanęli, tak cofnęli się o 400-500 lat, stanęli w takiej postawie przed takim księciem, królem, to szybko by nas wyrzucił, gdzie mur zewnętrzny, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Kto się obraża, niech się obraża. Ale ja wierzę, że kogo ma poruszyć Duch Święty, to poruszy. My stajemy przed Królem Królów, Panów Panów, przed Bogiem Najwyższym w pokorze i bojaźni. Naprawdę? Naprawdę tak jest za każdym razem?
Czy raczej stajemy przed naszym Panem i Panie, jeszcze tak podwyżka stuwa, Panie, jeszcze to. No Panie, ale on otrzymał, a ja nie. Kiedyś jakiś pan, czy król, czy książę wzywał swoich podwładnych przed swoje oblicze, to oni nie śmieli wzroku podnieść na niego, jeśli im tego nie pozwolił. I my się czasami tak zachowujemy. Z jednej strony pozwalamy sobie za dużo i chełpiąc się tym, że Pan Panów jest naszym Panem, a Król Królów jest naszym Królem, jesteśmy w nich relacjach jak kumple spod budki. A innym razem jesteśmy w tak niesamowitej pokorze i bojaźni, że jakbyśmy zapomnieli, że jesteśmy ludem Bożym, że jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością naszego Zbawiciela. Przecież przystęp mamy do tego tronu, ale poprzez Chrystusa i to, co On dokonał na krzyżu, a nie przez nasze wyobrażenia, nasze zachcianki, nasze drogi. Lubię to powtarzać. I nieraz to widziałem w swoim sercu. Jak Bóg do mnie mówił, Ryszardzie, wejdź na tą górę. Nieraz próbowałem wjechać pół biedy kolejką linową. Ale czasami zdarzało się, że próbowałem wjechać na grzbiecie kogoś innego. Pokutowałem z tego nieraz. Mówię tylko o tym, żeby pokazać, że często szukamy, tak, Polacy mają to we krwi, obejście. Próbujemy zrobić obejście. A Słowo Boże mówi, wąska jest droga. Pójdę za tym dalej. Jest tylko jedna droga. Żeby się nie okazało, że mając własny pomysł na to, żeby stanąć przed tronem Bożym, żeby się nie okazało, żeby mając własny pomysł, jak oddać Bogu chwałę i cześć i uwielbienie, żeby się nie okazało, że idąc drogą, która nam się wydaje prosta i świetlista, nie usłyszę ja, idź precz, Ryszardzie, nigdy Cię nie znałem. Kończąc, Panie, bracia i siostry, ten krótki wywód. Takie zawołanie mam. Jeśli ktoś się nie narodził z ducha, niech woła do Pana. Jeśli ktoś widział, a nie widzi, bądź ma wątpliwości z tym, czy rzeki wody żywej z niego wypływają, niech woła do Pana. Słowo Boże mówi, oto dziś dzień zbawienia, nie jutro. Bo równie dobrze mógłbym dzisiaj po tym telefonie do pastora powiedzieć i byłbym w pełni usprawiedliwiony. Pastorze, 28 mam w kalendarzu, czuję się usprawiedliwiony. A mojemu panu też tak powiem, panie, miałeś przyjść za 3 lata, bo jeszcze chcę zobaczyć 18 mojej drugiej córki, czuję mnie usprawiedliwionego. Czyż nie ostatnio, brat Bosman,
Nie gniewasz. Nie mówi wspaniałe słowo z Ducha Świętego, przypowieść o pannach, żebyśmy zawsze byli czujni i gotowi? Zawsze czujni i gotowi? Zawsze patrzyli na naszego Pana? Zawsze trzymali się drogi, która prowadzi do zbawienia? Zawsze prali nasze swoje szaty we krwi baranka? Oto chleb i kielich, symbol śmierci, zmartwychwstania i powtórnego przyjścia naszego Pana. Jakbym miał sam być usprawiedliwiony z siebie i sam być godzien z siebie, w życiu bym nie był godzien, żeby przystąpić do tego. Ale wierzę w sprawiedliwość i łaskę mojego Zbawiciela i Jego sprawiedliwością, wyznając w sercu swoje winy, przewinienia, niedoskonałość, przystępuję. Bo przecież Słowo Boże mówi, kto je i pije, ma życie wieczne. Kto nie spożywa ciała Pańskiego, nie pije tej krwi, jak mówi Ewangelia, nie ma w nim życia. Więc bracia i siostry, zróbcie rachunek sumienia, w cudzysłowie. Przypatrzcie się swojemu sercu. Przypatrzcie się, czy owoc Ducha Świętego widzicie, czy dar Ducha Świętego was jest wykorzystywany w dobry celu dla budowania społeczności. Jeśli nie, zróbcie z tym jak najszybciej porządek, bo widzicie, jakie są czasy. Skoro Biblia mówi, że 2000 lat temu prawie są złe dni, że już jest koniec, mija 2000 lat, na co my czekamy? Dzisiaj może nie jestem godzien, jutro będę godzien. Nie. My, którzy jesteśmy nowonarodzeni, dziś mamy być godzien. I pewni tego, że nie usłyszymy, idź precz, bo nigdy Cię nie znałem. Amen. Amen.